Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pani minister nas uspokaja, że od 1 stycznia 2013 roku nic specjalnego się w Polsce nie zdarzy, nic specjalnego w energetyce, ale jednocześnie informuje nas, że system zakupu praw do emisji faktycznie zacznie działać. Na razie 70% bezpłatne, ale w 2020 roku już bezpłatnych w ogóle nie będzie. Na razie cena jest niska na rynku, 7 euro, no ale no rozumiem, że staramy się uruchomić na nowo czynniki wzrostu gospodarczego, więc ta cena prawdopodobnie będzie rosnąć. Pani minister nas uspokaja, że te środki, które rząd pozyska, zostaną przeznaczone na inwestycje. Świetnie. Cieszę się, że w końcu zaczniemy modernizować polską energetykę. Przez 20 kilka lat powstały w Polsce tylko 2 nowoczesne, nowe bloki energetyczne. No ale no, te środki zostaną zgromadzone od klientów, a więc od kogo? Od polskiego przemysłu i od gospodarstw domowych. Pani minister, proszę jednak wyszacować wzrost cen prądu elektrycznego. Pani minister nas również uspokaja, że generalnie polskie elektrownie są efektywne, ale jednocześnie informuje, że wskaźniki przyjęto z elektrowni gazowych do benchmarków. No, informuję panią minister, że 95% polskiej energetyki funkcjonuje na węglu kamiennym i brunatnym, nie na gazie. Gaz dopiero poszukujemy. Minister próbuje obniżyć cenę tego wstrętnego gazu rosyjskiego, minister Budzanowski. No, dzisiaj własne zasoby są ograniczone. Mamy energetykę węglową. I te benchmarki uderzają w polską energetykę opartą na węglu. Pani minister, czy rząd tego nie zauważa? Czy nie wyciąga z tego faktu wniosków? Czy nie trzeba jednak renegocjować pakietu klimatycznego? Bo to obniży, realizacja pakietu obniży konkurencyjność Polski, a więc europejskiej gospodarki. Dziękuję bardzo.